A oto mój stateczek, którym za chwilę popłynę po porcie. Witam Państwa w reżimie sanitarnym na statku Princess niemieckiej spółki Adler, którym z nabrzeża Władysława IV w Świnoujściu popłyniemy w 75-minutowy rejs po porcie. Czyli po akwenach portowych, jako że topografia portu jest dość skomplikowana, co wynika z położenia Świnoujścia na 44 wyspach, z czego trzy największe, Wolin, Guznam i Karsibur, są zamieszkałe, zaś komunikaty między nimi zapewniają promy. Wkrótce jednak to się zmieni, bo w 2022 roku połączenie między wyspami Wolin i Guznam zapewni dwupasmowy tunel. Wypłynęliśmy przed południem z załogą, która była liczniejsza od pasażerów, których łącznie ze mną było tylko czterech, w tym dwóch Niemców. Co trochę dziwi, bowiem od kilku dni trwa już sezon letni, zaś restrykcje covidowe są coraz łagodniejsze. Nie przeszkodziło to jednak w odbyciu rejsu zgodnie z rozkładem i z pełnym komfortem oraz obsługą bufetową. A teraz kilka słów o statku, którym płyniemy. Został on wybudowany w 1989 roku i posiada 3 pokłady. Jego długość wynosi 39 metrów i szerokość 9 metrów. Zaś na pokład może zabrać 360 pasażerów. Został gruntownie zmodernizowany w 2017 roku. Świnoujście jest portem morskim zlokalizowanym nad Zatoką Pomorską na wyspach Wolin oraz Guznam, w cieśninie Świny w województwie zachodniopomorskim. W skład świnoujskiego portu wchodzi przystań jachtowa, o której film zrobiłem już wcześniej, terminal pasażerski oraz nabrzeże przeładunkowe. Związujące obecnie granice portu ustalono w 2010 roku. Z portu morskiego wyłączony został obszar należący do Świnoujskiego Portu Wojennego, który obejmuje basen południowy oraz basen węglowy. Niestety portu wojennego nie można zwiedzać, a jedynie z naszego statku można było oglądać zacumowane okręty wojenne.
Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas i obejrzenie mojego filmu oraz zapraszam na następne moje filmy.